Jak to mówią, sakrament małżeński dzisiaj. Sakrament małżeński jest dla Was szczególny dzisiaj, dlatego że sami zdecydowaliście się dzisiaj, że przyjmiecie ten sakrament. Sami zdecydowaliście, że chcecie iść wspólną drogą jako mąż i żona, jako rodzina. I wiele się mówi i mówi się i pisze się i słyszy się, że a po co ci to małżeństwo, po co ci ten ślub, dla zwykłego papierku, to niepotrzebne, a na co, a po co. Kochani, życie pokaże wam nieraz, że ten papierek jest ważny. A przede wszystkim ten papierek, który dzisiaj podpiszecie, pozwoli wam na to, żebyście mogli powiedzieć o sobie, jesteśmy małżeństwem, jesteś moją żoną, jesteś moim mężem. Kochani, i na tą waszą wspólną drogę, jako mąż i żona, my dzisiaj was błogosławimy. Tak jest. Całością się do tego podpisujemy się. Tak. Błogosławimy was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Mama, jako mama, proszę bardzo, dzieci niech błogosławi. Ja już się pobierzmowałam. Chcesz bierzmować? Wiesz? A co? Fiola, ty jesteś niesamowita. Bij po głowie. Jest mój. Pana księdza. Kumie mój. Błogosławię was w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Życzymy wam szczęśliwej, wspaniałej drogi. Agniesiu. Żona Przemysł. Dziękujemy. A ty już, całuj. Ty już błogosławiłaś. Dziękujemy bardzo. Tak jest, naprawdę.
Najmilsi, starajcie się o większe dary, a ja wam wskażę drogę jeszcze doskonalszą. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący. Gdybym też miał dar prorokowania i znał wszystkie tajemnice i posiadał wszelką wiedzę i wszelką możliwą wiarę, tak iżbym góry przenosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. I gdybym rozdał na jałmużnę całą majętność moją, a ciało wystawił na spalenie, lecz miłości bym nie miał, nic bym nie zyskał. Miłość cierpliwa jest, łaskawa jest. Miłość nie zazdrości, nie szuka poklasku, nie unosi się pychą, nie dopuszcza się bez wstydu, nie szuka swego, nie unosi się gniewem, nie pamięta złego, nie cieszy się z niesprawiedliwości, lecz współweseli się z prawdą, wszystko znosi, wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję, wszystko przetrzyma. Miłość nigdy nie ustaje. Coś by wam trzeba było powiedzieć, to ten stary ksiądz stojący już jedną nogą czasami po drugiej stronie życia może powiedzieć, a jednak przyglądając się tym różnym sprawom. Słyszeliście przed chwilą przepiękny, ale jakże głęboki hymn o miłości. Większość par małżeńskich chce usłyszeć ten przepiękny hymn o miłości. Jak będziecie na weselach, to najczęściej go usłyszycie, jak święty Paweł, jeden z patronów naszej parafii, wyśpiewywał Koryntianom. I to nie dlatego, żeby oni mieli co potem śpiewać, opowiadać czy podziwiać, ale po to, żeby obudzić ich serca. A mówił to w Koryncie. Jeśli tylko zajrzycie do historii albo do geografii, Korynt to miasto portowe, a w miastach portowych i dawniej, i dzisiaj można było miłość, tak zwaną miłość, kupić, sprzedać, pobawić się kimś, pozbyć się. W każdym porcie nowa żona, nowa kobieta, która ma służyć, ma tańczyć, ma być niewolnicą, ma być moją zabawką. A święty Paweł im co mówi? Zupełnie coś innego. Że miłość to cierpliwość. Słyszycie to? W XXI wieku, gdzie większość młodych mówi, że trzeba się wyszumieć. Trzeba tak żyć, żeby... No właśnie. Żeby zostawić po sobie łzy, cierpienie, rozdarte serca, pokrzywdzone, połamane losy. Miłość to łaskawość. Nie robię łaski komuś, że go posłucham. Czasami tak się dzieciom wydaje, że zrobili łaskę rodzicom, że posprzątali swój pokój. Jakby zapomnieli, że mama chciałaby serca kawałek oddać, a ojciec i gwiazdkę. I nie chodzi tu o ten jakiś bałagan w pokoju, tylko chodzi o coś więcej. O troskę o drugiego człowieka. Miłość to nie zazdrość. Miłość to cichość, pokora. Amen. Skoro zamierzacie zawrzeć sakramentalny związek małżeński, podajcie sobie prawe dłonie i wobec Boga i Kościoła powtarzać będziecie za mną słowa przysięgi małżeńskiej. Najpierw Mariusz, a potem Agniecha. Nie przekręciłem waszych imion. Więc Mariusz.
Ja, Mariusz. Biorę Ciebie, Agnieszko, za żonę. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Teraz Agnieszka. Biorę Ciebie, Mariuszu, za męża. I ślubuję Ci. Miłość. Wierność. I uczciwość małżeńską. Oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż. Panie Boże Wszechmogący. W Trójcy Jedyny. I wszyscy święci. Co Bóg złączył, człowiek niech nie rozdziela. Małżeństwo przez Was zawarte, ja powagą Kościoła katolickiego potwierdzam i błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wrzucamy ręce. Niech Bóg pobłogosławi te obrączki, które macie sobie wzajemnie nałożyć jako znak miłości i wierności. I będziesz powtarzał słowa. Żono, przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. Mężu. Przyjmij tę obrączkę. Jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca. I Syna. I Ducha Świętego. I pozamiatane. Możecie się ucałować. Bez oklaski. Wracamy na miejsce. Thank you.
Oczywiście wielkie, wielkie brawa do gościa. Na chwilę ciemnoty przytocisnę. Zabiłem porażkę z jednym na pierwszy sens. W odwrotę mogę odwrócić się z zabiłą. Thank you.
co zaczynam cię. Nie mogę jeść, nie mogę spać, na kolego gościa wie. Miło się sobie dawać, co poradzić mogę na to, że miłość przyszła się dziś, że sercu mym jest na to. A mój kryształ jesteś ty. Słyszę oczy, te oczy zielone, oszalałe. Gwiazdy chyba wyłączą oddalne, cały blaz. A ja serce miłości spragnione ci oddałe. Tak zwartowe, tak nowe, czy można tylko raz. Yeah.
siebie wszystko. I uwaga, sorry, man. Ay, 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 very deep.
kochaj, kochaj, tylko buzi daj, Jessica, baby, please don't take my heart. Udowodnij ci, że jestem wart. Daj mi trochę szans, a szorym szalaj dans. I spadły za ukaz i nie liczy się czas. Błona w imię znasz, twoje oczy masz. To jest bardzo zimne, ale zimne. Mariusz, 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 Mariusz,
Jak i zaplatała, kiedy